Pozdrawiam Ciebie, Matko, mistrzyni moich dróg. Pozdrawiam Ciebie, Pani, nadzieją moich próśb. Pozdrawiam Cię, Królowo, Swetło niebieś nasz los. Wspieraj, byśmy zawsze myśli miłości to. Pozdrawiam Cię, Królowo, Swetło niebieś nasz los. Wspieraj, byśmy zawsze pieśni miłości to. Ave Maria, Matko Boga.
się za nami, pocieszyciel postrafiony, módl się za nami, z pomożeniem wiernych, módl się. Wasze dłonie oddajemy naszych braci kapłanów,
abyście zaczęli z nimi żyć w głębokiej wspólnocie i nadprzyrodzonej miłości, która ma nas wiązać w Kościele i we wzajemnym zaufaniu. Jesteśmy przecież związani przez hierarchię z Ojcem Świętym, widzialną głową Kościoła, a przez Niego z głową niewidzialną mistycznego ciała, Jezusem Chrystusem. W tym roku, roku kapłańskim, ta więź, o której przypominał sługa Boży, ksiądz kardynał, ma szczególny wymiar. Abyśmy w Maryi znajdowali tę, która nas wiąże we wspólnym pielgrzymowaniu ku Chrystusowi. Przyszłość tej wspólnoty parafialnej.
była pełna. Tej które idealnie wstępu. Wspaniały i otwarty. Aby nigdy nie lękali się podążać za Tobą drogą czystości i wierności zasady. Aby potrafiły być prawdziwie Twoimi dzieci. Za radość spotkania, za tę chwilę niepowtarzalną dla każdego z nas. Oh.
orędzia dobrej nowiny, które ukazuje nam przybywającą Matkę. Usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: uwielbiaj dusza moja sławę Pana mojego, Pana Stworzyciela tak bardzo dobrego. Otwórz zbawienie moje jedyna odkrywa, Pańskie. A to jest Chryste.
czytelnictwo księgi Ewangeliarza z rąk księdza arcybiskupa. Za chwilę usłyszymy słowa telegramu, który wystosował Ojciec Święty. Telegram Jego Świętobliwości Ojca Świętego Benedykta XVI. Watykan, 26 sierpnia 2009 rok. Ekscelencjo, czcigodny księże arcybiskupie. Jego Świętobliwość Benedykt XVI za moim pośrednictwem łączy się duchowo z Waszą Ekscelencją i całą wspólnotą Kościoła łódzkiego, który trwa jednomyślnie na modlitwie z Maryją, Matką Jezusa i Jego braci. Przeżywając wielkie dni peregrynacji Matki Bożej Częstochowskiej w kopii jej cudownego wizerunku, w związku z tym wydarzeniem zapewnia księdza arcybiskupa i wszystkich wiernych powierzonych jego pasterskiej pieczy o serdecznej bliskości i pamięci w modlitwie. Peregrynacja obrazu nawiedzenia po drogach Kościoła w Polsce jest realizacją podjętego przed laty szlachetnego zamysłu sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa Polski. On sam tak tłumaczył sens tego wydarzenia. Poprosimy Matkę Bożą, aby niejako zeszła ze swego jasnogórskiego tronu i odwiedziła wszystkie swoje dzieci tam, gdzie żyją, w ich parafiach. Królowa powędruje do swojego ludu i będzie w pośrodku niego w poszczególnych diecezjach i parafiach. Przed rozpoczęciem tego wielkiego wydarzenia, jakim stało się nawiedzenie Matki Bożej Częstochowskiej w Polsce, wspomniany prymas tysiąclecia przywiózł obraz jasnogórskiej Pani do Rzymu, by pobłogosławił go papież Pius XII, dzisiaj sługa Boży. W gronie świadków tamtego wydarzenia był świętej pamięci biskup Michał Klepacz, ówczesny biskup łódzki. W rozpoczęciu pierwszego nawiedzenia w Kościele łódzkim, które miało miejsce 35 lat temu, przewodniczył Karol kardynał Wojtyła, dzisiaj także sługa Boży. A homilię wówczas wygłosił kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski. Oddanie się Matce Bożej i naśladowanie jej było dla tych sług Bożych źródłem siły i drogą do świętości. Ojciec Święty serdecznie życzy, by ten błogosławiony czas powtórnego nawiedzenia Matki Bożej przyniósł wszystkim błogosławione owoce. Niech radosny Magnifikat unoszące się ku Bogu, wyśpiewywane wraz z Maryją przez umiłowany Kościół łódzki, będzie wspaniałą, dziękczynną modlitwą za dokonującą się przemianę i odnowę serc i sumień. Niech skierowane do Maryi pełne mocy wołanie zawsze swoim Synem owocuje wśród wiernych mocnym trwaniem w wierze, nadziei i miłości. Modlitwą uczestników peregrynacji Ojciec Święty powierza także jego osobiste intencje i intencje całego Kościoła. Matce Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski, z
zawierza księdza arcybiskupa, biskupów pomocniczych, kapłanów, osoby życia konsekrowanego, parafię, rodziny i wiernych świeckich całej archidiecezji łódzkiej. Na czas nawiedzenia Jego Świętobliwość z serca udziela wszystkim apostolskiego błogosławieństwa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Podpisał Tarcisio kardynał Bertone, sekretarz stanu. Teraz słowa z mojego gorącego powitania Matki Bożej przedłoży jako ojciec całej wspólnoty parafialnej ksiądz proboszcz. Dostojna Matko, z Dzieciątkiem Jezus Maryjo. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Jaką wielką radość przeżyła święta Elżbieta, kiedy Ty przyszłaś do jej domu, by jej pomóc, by być jej potrzebie. A skądże mi to, że ja, kapłan Gzerowa, po raz drugi już w swoim życiu witam Ciebie teraz w Gzerowie, tej mojej parafii, którą zlecił mi ksiądz arcybiskup. Wnosisz, Maryjo, swoją obecnością, wielką radość, bo przychodzisz i przynosisz nam Jezusa, owoc żywota Twojego. Czy może być coś wspanialszego, jak gościć Ciebie, tę, która przez Boga jest wybrana i na Matkę nam dana? A więc witaj, Maryjo, z Dzieciątkiem Jezus. Chciałbym Ci wyśpiewać ten hymn uwielbienia za Twoją obecność tutaj na ziemi zelowskiej. Ale cóż, jak jeden z naszych śpiewaków śpiewa o Matce, że pieśń o Matce to pieśń bez słów, bo wystarczy spojrzeć w Twoje oblicze, nie powiedzieć żadnego słowa, a wyczuć bijące serce Matki. Chciałbym, żeby ta doba czasu, tej Twojej obecności tu między nami, w naszym Kościele, który jest przecież pod Twoim wezwaniem, wzbudzi uśmiech na Twojej twarzy, na tej twarzy zranionej, tak bardzo zatroskanej. Królowo Polski, Matko Poważna Jasnogórskiego Obrazu, wędrujesz przez świat, Polskę, nawiedzasz parafię, dzisiaj jesteś tutaj i widzisz, że na tej polskiej ziemi jest wiele zła i buntu przeciw wobec Bożych przykazań. Ogrom egoizmu, wzajemnej obojętności, żądza luksusu, rozwiązłości z krzywdą wyrządzaną innym. Klęska rozbitych rodzin to grzechy naszej parafialnej wspólnoty. Wiele jest wśród nas obojętności religijnej, brutalnej walki z Bogiem. Grzechem społecznym staje się dzisiaj jawne łamanie prawa Bożego poprzez przyzwolenie na eutanazję, aborcję, czy tak zwane sztuczne zapłodnienie, nieposzanowanie dnia poświęconego Twojemu Synowi. Wśród nas w Bożym Kościele codziennie zalewają oblicze Twoje, oblicze Jezusa, tysiące grzechów wołających o pomstę do nieba, chcąc kraj jasnogórskiej Pani zamknąć niewolę szatana. Jak uratować ten świat? Jak uratować naszą ojczyznę, naszą parafię od zguby i słusznej Bożej kary? Gdy we własnym kraju groziła Jezusowi zguba, Tyś Go chroniła, niosąc do Egiptu. Dziś to w naszym kraju grozi Jezusowi zguba.